Witam, z tej strony Rafhard. Znajdujecie się na playliście aerografy. Jak widzicie, tutaj mam rozgrzebany jeden aerograf. Jest to Ophir. Ophir tak z taką dziwną dyszą. Inboxa też tu pewnie gdzieś znajdziecie, jak dobrze poszukacie. Jestem już po pierwszym malowaniu tym sprzętem i powiem Wam, że jest kicha po prostu. Jest kicha, ponieważ igła raczej jest prosta, ale coś jest tutaj z uszczelnieniem nie tak. Ja może postaram się Wam pokazać. O, tutaj tak wygląda to uszczelnienie. Okazuje się, że podczas pracy malowania, on jest w tej chwili już umyty, ale założyłem tutaj tą ochronę, żeby mi się tutaj nic nie wylało. Tędy szła masakryczna ilość bąbelków, czyli tak jakby się powietrze cofało, tak jakby nie było przepływu. Może też odpowiedzią jest nietypowa dysza. Spójrzcie, tu już jest takie przetarcie, bo ta dysza wchodzi w to i ona jak gdyby tutaj się powinna blokować, ale być może to jest właśnie problem. Jest dysza i ona tu się powinna centrować jak gdyby, nie? No bo zobaczcie, ona jest tutaj ruchoma. Powinna się centrować, a się prawdopodobnie nie centruje. Powietrze się cofa do zbiorniczka i mamy bąbelkowanie. I teraz nie wiem, czy problemem jest to, tutaj tak jak widzicie, tutaj mamy takie już przetarcie, to jest pierwsze malowanie dopiero, nie? Jest to, albo też może być problemem tutaj ta uszczelka. Jest też taka lekka. Ale też jeszcze oprócz tego jest jeszcze jeden element, który mnie martwi. O, właśnie na tym. To jest, o, widzicie? Uszczelka wygląda w ten sposób. Była grubsza, cieńsza. Można temu zaradzić. Jeżeli macie z tym problem, prawdopodobnie uda mi się to załatwić przy pomocy taśmy teflonowej, takiej hydraulicznej do gwintów i powinno być ok, ale tak jak powiedziałem, tutaj to był jeden z aerografów, który zakupiłem po to, żeby potestować. Właśnie skusiła mnie tutaj ta nietypowa dysza tutaj, ale tak powiem Wam, średnio to wyszło. A tutaj macie mechanizm spustowy, tak wygląda. No jest dosyć dobrze zrobione, nie jest to jakaś rewelacja, ale jest dosyć dobrze zrobione, nie ma jakiś tam, jakiś luzik jest, ale powinien być. Jest wyżłobienie na palec, także to raczej ok. Wymaga to przesmarowania wszystko, wymaga to nałożenia tutaj właśnie tej taśmy teflonowej na ten element i tutaj chyba na górę też. Tutaj przychodzi jeszcze taka osłona. Też będę musiał założyć, bo chodzi o to, że powietrze jak wpada tędy, to nie może się po prostu wydostawać. Ani tędy nie może się to powietrze wydostawać. Tędy i tędy nie może się wydostawać. Ale tutaj to, że bąbelkuje, to znaczy, że jest gdzieś błąd po stronie albo dyszy. Może faktycznie ja nie widzę, ale ta igła jest krzywa. Zaraz jeszcze zobaczymy tutaj. Użyjemy zbliżenia. Nie, no wydaje się być prosta tutaj. To jest to, ale też zauważyłem, że dysza, widzicie, ona jest do pewnego, ona nie ma przekroju takiego, że schodzi, tylko że jest do pewnego momentu. Pewnego momentu i później jest dziura. Czyli tak jakby tutaj gdzieś było właśnie takie odcięcie i jest po prostu dziura. Tutaj też mam wykałaczkę, którą próbowałem też tutaj przeczyścić to. Tego bardzo delikatnie, to jeżeli coś takiego robicie, to robicie to bardzo delikatnie, żeby nie rozkalibrować tej dyszy. Zresztą jest to taka dosyć porządna ta dysza, jest z tego względu, że jest masywna, więc tutaj raczej uszkodzić raczej tego nie uszkodzę, ale tak zalecam po prostu ostrożność, gdybyście się skusili na zakup. Ja na razie nie jestem zadowolony z tego zakupu. Ja może uda mi się to doprowadzić do porządku.
i być może ten aerograf będzie dalej funkcjonował. Co jest jeszcze tutaj? To jest instrukcja od niego. Instrukcja nie jest adekwatna do tego, co mamy, bo tutaj widzicie, jest rysunek dyszy, która ma gwint. A tutaj nie ma, to jest zupełnie coś innego. 3 to jest dysza, niby, ma być podobno. Ale nie jest, więc to nie ten typ. Chociaż może, ja mi wiedzą, po prostu mieli jedną instrukcję, ją wrzucałem do wszystkich aerografów. Tak mi się bynajmniej wydaje. Tutaj jest niby 0,2. Tutaj jest zbiorniczek 2CC. Specyfikacja HS36A, BC, HS36. Nie wiem, ale raczej nie. Zobaczcie, tutaj było, tu nic więcej nie było, żadnego kluczyka, nic nie było, a tutaj jest taki mały kluczyk, więc ta instrukcja na pewno nie pochodzi, a była w tym OPHIR. Tu nie ma też żadnej innej adnotacji, więc twierdzę, że po prostu Chińczycy no co, skopiowali pewnie jakieś rozwiązanie i tutaj mamy to wszystko, dodali do tego jakąś instrukcję, bo akurat taką mieli, więc to możemy wyrzucić tak naprawdę do kosza i tyle. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za lajki. Jeżeli ten film Wam się podobał, wniósł coś do tego, zastanawialiście się nad zakupem właśnie takiego dziwactwa, a nie jakiegoś firmowego typu, nie wiem, Iwata, typu HNDS, to lepiej po prostu czasami o 180X albo X180 polecam strasznie. Jest o wiele lepszy niż takie jakieś dziwne chińskie wynalazki, zwłaszcza, że w tej chwili każdy zakup z Chin to jest VAT i plus coś jeszcze. Znaczy VAT to by było ok, cło by byłoby ok, ale są jakieś dziwne opłaty niewytłumaczalne, które pobiera Poczta Polska, więc na to też trzeba uważać i mieć to w tyle głowy, że możecie zapłacić o wiele więcej niż ten sprzęt jest warty, a później macie takie same. Dla mnie to jest problem, nie? Bo myślałem, że bezproblemowo, jak nowy, to jakoś przetestowany, sprawdzony, a tu się okazuje, że jakieś takie dziwne cyrki odchodzą. Dobra, jeszcze raz, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.